Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kegelów. No i dzisiaj, jak wam obiecałem w poprzednim odcinku, który link ma się w karcie, obiecałem wam, że będziemy badać Emeralda. Ale z zestawieniem... Z dnia 4 lipca. Znaczy po prostu event 4 lipiec. Grający wiedzą, o co chodzi. No, w poprzednim odcinku testowaliśmy spinningowego Unkl sama 190. I dobrze się spisało. To więc jest ok. Jakieś takie ważne rzeczy naprawię. No. Jeżeli jak nie widzieliście poprzedniego odcinka, macie link w karcie. Tam wam mówiłem o Unkl-Sami coś tam. A teraz lecimy na Emerald. No to intro. O kurde. Ale to wygląda. Nie, co ja zrobiłem? Dobra, no i git. Powiem tak swoim, tak by the way. Jak to się obsługuje, bo ja nie wiem. Ale zarzucę gdzieś. No dobra, tam zarzucę. Fajnie. Jakoś inaczej. Jest. Pierwszy rzut i branie. Oh yeah. Straszny sandacz amerykański. Dobra. Kto jak to rybę złowię, to wam coś pokażę zaraz. Tylko nie wiem. Czy to będę miał? Dobra, co to? O, koń. A, może wezmę se. Dobra. Razu quest. Moment. No, tu. No, zrobiłem ostatnio historycznego szczypaka pospolitego. Prawie 4 kilo. A co jest najśmieszniejsze? Pobiłem to na mojego Fatherlight'a. To jest niemożliwe. Dobra, może zmienimy przynętę na ten moment. Nie wiem, blacha wąska może być. Ja, ale fajnie się na casting ten łowi. Tak, to ja mogę grać, wam powiem. To jest bardziej na dół. Dobra. Dla osób, które nie subskrybują, niech zrobię to teraz. To wtedy... Wtedy będzie super. Dobra. A jeśli nie chcecie przekazać kolejnych filmów z phishinga, to z dzwoneczkiem trzeba. Z dzwonkiem trzeba. Jeszcze tam były jakieś wędki fiderowe, ale nie no. Chciałem zobaczyć casting i spinning. Hmm.
patrzcie. Teraz tak, a teraz tak. Dobra, moment. Crankbait? Nie. To zbyt ciężkie. Lecha średnia też za ciężko. Dobra, nie chcę uszkadzać wędki, bo... Jest dobra. Stan praktycznie nieużywany. Dobra. Nie wiem, czemu tą podpórkę na wędkę wziąłem. Tego ja też nie wiem. Dobra. Wrzucam gdzieś tam. Dobra, więc robimy porównanie tej wędki kontra castingowej. To mam trochę od... tutaj było. Dobra. Powiem wam, że słaba, że brania są mega słabe. Ha. Dobra, dobra, brajmy tam koło tej godziny, ale teraz nawet nie ma tragedii. Dobra. W końcu mogę daleko zarzucać. Dobra. Hej. Coś nie jest chyba nie okej. Coś tu nie pasuje. Chyba nie, bo coś tu jest nie tak. A, dobra. Dobra, git. To druga złowiona ryba na casting dzisiaj. Co to będzie? Będzie to szczupak chyba amerykański. Nie, czarny. Też ładny. Weźmy to 90 amerykańską. My też wyglądam w tej bluzie. Fajnie wam powiem. Dobra, gites. Bo dobre pytanie, gdzie rzuciłem. Gdzieś tam chyba z tego, co ja pamiętam. Dobra. Proszę sobie odwyższyć.
Dobra, zaraz powinno być. Chyba. Ale... Wymaga 15. Nie, ale słabo. Nie wiem, czy na tego nie pojadę. Na rzekę ma dwa teraz. Zrobię może tylko szczupak challenge. Tylko szczupaki, te basy nie plamiste, tylko... Tylko gębowe. Dobra, tam rzucamy. Powinno być chyba ok. I know. Na dwójce chyba jest najlepiej. Na szybkości. Dobra, git, branie. No, to będzie albo szczupak, albo okoń. Wątpię, że to był jakiś sandacz. Tak mam być szczery. Ale jest blisko. Co to? Znowu szczupak czarny. No i git. Tak to ja mogę grać. Tak szczerze, polubiłem castingi spinning, jak mam być szczery. Kiedyś to ja nie lubiałem tego. A wiecie, jak kiedyś lubiłem na spinning? Że zarzucałem i tak jak normalnie było. Ja. Szczerze. Dobra, więc coś mi nie przyjdzie. Bardziej tam chyba. A nie. Dobra, leci. No i doleciał. Jest. Parę sekund i branie. A, będzie jakiś okoń mały, albo to będzie jakiś okoń. Albo mały szczupak, moim zdaniem. Choć moment, powiem wam. To dobra, to będzie jakiś okoń. Będzie okoń szczy... Nie dojdzie czerwoną płetwę szczupak? A, okej. Okay. Już tam to cały ak... Dobra. Żeby tu zarzucić... Może tam... Gdzie... Gdzie co było... A, już to zobaczyć, bo... Czekam, chyba się nic nie widzę. No i tu zrobiłem sandacza i szczupaka. Dobra. Zmniejszam sobie hamulec. Dobra, tak. Więc
auf zu verschützen. Dobra, geht. Dobra. Chciałbym w końcu kiedyś znowu sandacza złowić. Jak mam być szczery. Na razie mi idzie jak... W skrócie mi idzie słabo. Ale co da się w ogóle, by to nie działało, to jeszcze mamy Featherlighta. Co jest nie tak? Więc nie wstręgasz, czupak. Pijawki ma żywce, więc coś jeszcze na pijawki. Wczoraj złowiłem takiego, nie wiem, prawie 2 kilo, nieco ponad chyba. Co po te czarne szczupaki będę polować? A mam już coś zobaczyć. Okej, dobra. Dobra, ja sobie muszę na pójdę na storm. Przewinąć strzał, bo ja tu nic nie widzę. No. W końcu coś widać. Jest. Branie oko, to jest coś ładnego. Tam są sandacze medale. Branie, no nawet. To będzie sandacz. To ja mówię dzisiaj na to. Głody szczupak pospolity. Ładnie, ładnie. No i jest raj wszystkiego chyba. Ale tak się rzucają. Dobra. Dobra, kolejne branie. To jest takie lekkie. To jest coś mega małego i nie wiem co to. Jak zwykle. Jak nie zobaczymy, to nie będziemy wiedzieć. To jest chyba sandacz. Nie, szczupak kolejny. Wow! Tylko nie wiem, gdzie są szczupaki czarne w ich składowisku, bo chciałbym dropnąć unikata. Mam taką ochotę.
się w tym nowym sprzęcie z kimś tak, z jakąś ciężką by mi się tak pobawić. A tak swoją drogą to nie wiem do ilu ta wiatka jest kilo. Tak strzelam unikaty, wiadam około 2 kilo chyba. Tak myślałem. Jak ktoś zrobił unikaty, to muszę się podzielić tym w komentarzu. Bo ja unikata nie złowię za Chiny. Nawet za Rosję też nie złowię. Dobra. Młody szczupakson. Zaś. Ja wolę normalne szczupaksony. Czyli w skrócie. Jak potrzebujecie szczupaków, tam ich jest cała horda. Tego potrzebujecie najlepiej castingu i blachy wąskiej, 7-gramówki i skaczkiem 1-0. No kolejne branie. No, co to jest? No, to jest coś małego. To jest coś małego. Może to być mały sandacz. Ale to będzie szczupak znowu. Dobra, rzucam teraz tam. Dobra. Jest. O, ale ładne branie, ale ładne, ale ładnie. Ale ładne, ale ładne to jest. Ale ładne branie wam powiem. Uuu, to tego czegoś potrzebuję. O. Dobra, złowię to i kończymy odcinek. Dobra. No dawaj, 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 ziomek. Tak, sandacz. Sandacz amerykański, dobra. No to teraz będę się z wami żegnał. Skomentujcie film, zostawcie łapkę, suba. No i tyle, będę się z wami żegnał. No to siema, hej.